Nazywam się Maciej Kowalczyk, jestem pracownikiem Wydziału Planowania i będę miał przyjemność poprowadzenia dzisiejszego spotkania. Witam przybyłych Państwa mieszkańców, Pana Radnego i wszystkich zainteresowanych na dzisiejsze spotkanie. Na wstępie przedstawię zespół projektowy. Na dzisiejszym spotkaniu jest z nami zespół w składzie Pani Anna Zniszczyńska, kierownik referatu do spraw planów miejscowych. Pani Karolina Charkowska, projektant planu, inspektor do spraw studialnych i projektów planów. Pani Małgorzata Józefek, podinspektor do spraw studialnych i projektów planów. Pani Marzena Grela, pracownik do spraw projektów planów i opracowań graficznych. Pani Kamila Jurycka, inspektor do spraw opracowań środowiskowych w procesie planistycznym. Pani Anna Jankowska, podinspektor do spraw elektroenergetyki i telekomunikacji. Pani Elżbieta Jarzynkowska, pracownik do spraw inżynierii sanitarnej, ciepłownictwa i gazownictwa. Pan Dariusz Habdas, kierownik referatu do spraw analiz skutków opracowań planistycznych. Pani Danuta Kowalska, podinspektor do spraw ekonomicznych skutków opracowań planistycznych. Oraz pani Monika Węgiel, inspektor do spraw procedury formalno-prawnej. Dyskusja publiczna jest nagrywana w celu zaprotokołowania. Protokołuje pani Monika Węgiel. Lista obecności była już wpuszczona, także państwo się wpisali na nią. Tematami dzisiejszego spotkania są wykładane do publicznego wglądu projekty i tutaj będzie ponowne wyłożenie drugie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część druga dla obszaru w rejonie ulicy Leszka Czarnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podstawą przystąpienia do tej zmiany tego planu była uchwała Rady Miasta Lublin podjęta w dniu 8 września 2016 roku. Kolejno ponowne drugie wyłożenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część druga dla obszaru B w rejonie ulicy Wapiennej Politechnika Lubelska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. I tutaj podstawą przystąpienia do sporządzenia zmiany tego planu była uchwała Rady Miasta Lublin podjęta w dniu 28 czerwca 2018 roku. Oraz pierwsze wyłożenie projektów zmian planów to jest rejon ulicy Muzycznej oraz rejon ulicy Bolesława Chrobrego oraz ulicy Przytulnej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. I tutaj podstawą przystąpienia do sporządzenia tych zmian planów była uchwała Rady Miasta Lublin podjęta w dniu 30 czerwca 2019 roku. W tej chwili jesteśmy na etapie wyłożenia projektów zmian planów do wglądu publicznego, który trwa od 14 września bieżącego roku do dnia 5 października bieżącego roku. Istnieje możliwość składania pisemnych uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października bieżącego roku. Tutaj Państwo też mają wyłożone formularze uwag oraz ulotki dotyczące naszego portalu partycypacyjnego e-usług Planowanie Przestrzenne, za pomocą której to usługi można składać uwagi. Przebieg dyskusji będzie następujący. Pierwszy etap to prezentacja rozwiązań projektowych oraz streszczenie prac omawianego obszaru, a także zmian wprowadzonych do projektów po uwzględnieniu uwag z etapu pierwszego wyłożenia. To jest w przypadku dwóch tematów, rejon ulicy Leszka Czarnego oraz rejon ulicy Wapiennej Politechnika Lubelska. Natomiast drugi czas to jest czas dla Państwa do zadawania pytań. Przed zabraniem głosu proszę Państwa o przedstawianie się. I w tej chwili przejdziemy już do prezentacji. Myślę, że pierwszym tematem, od którego dzisiaj zaczniemy dzisiejsze spotkanie, jest rejon ulicy Wapiennej Politechnika Lubelska, więc przekażę głos pani Annie Zniszczyńskiej. Dzień dobry Państwu. Z tym tematem przy Politechnice Lubelskiej spotykamy się drugi raz. Jest to wyłożenie. Cała procedura rozpoczęła się w 2018 roku w czerwcu. No i był to jeden z 11 terenów w takim momencie uruchomionych. Tutaj widzimy granicę tego przystąpienia. Jest to teren działki należącej do Politechniki. Jeżeli chodzi o ustalenia studium w tym zakresie, no to są to tereny usług sportu, rekreacji i nauki szkolnictwa wyższego i zgodnie z tym przeznaczeniem zrobiliśmy nasz projekt.
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, jak widać, w dużej części teren jest już zainwestowany, pokryty budynkami o funkcjach właśnie tutaj związanych z działalnością Politechniki Lubelskiej. Zostało niewiele terenów wolnych od zabudowy, przy ulicy Nadbystrzyckiej oraz tutaj tereny już poniżej zbocza doliny. Są to tereny tutaj, gdzie mamy parkingi oraz obiekty sportowo-rekreacyjne należące do Politechniki. Mamy tutaj kilka zdjęć z terenu, z widok z ulicy Nadbystrzyckiej, Akademiki przy ulicy Nadbystrzyckiej, Zieleniec, parking przy ulicy Nadbystrzyckiej, budynki tej skarby, o której wspominałam, że za nią już jest tak jakby na razie wolny teren podzabudowy. Tereny sportowo-rekreacyjne. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego terenu w obecnie obowiązującym planie, przeznaczony jest on pod teren usług nauki i szkolnictwa wyższego, czyli funkcja terenu jest jak najbardziej odpowiadająca obecnemu zagospodarowaniu i tą funkcję utrzymujemy. Był projekt, który pokazywali, tu pokazuję Państwu projekt, który był na pierwszym wyłożeniu. W zasadzie, jak widać, cały teren jest terenem Politechniki, są wyznaczone obszary pod zabudowę. Przybliżę. Obszary sportowo-rekreacyjne i obszary parkingów w dolinie. Obszary chronione przez konserwatora zabytków tutaj przy rektoracie. To jest rysunek, który pokazujemy teraz na drugim wyłożeniu. Zmiany były niewielkie w stosunku do pierwszego wyłożenia. Powiększył się teren parkingu wzdłuż ulicy Wapiennej. Jak widać, w pierwszym wyłożeniu i w drugim wyłożeniu jest delikatna różnica. Ten zakres się odrobinę powiększa. No i pojawiła się zabudowa tutaj w rejonie ulicy Nadbystrzyckiej, która wcześniej była, ten teren był przeznaczony pod parkingi i zieleń w wyniku złożonej uwagi Politechniki. Przeznaczyliśmy ten teren pod realizację nowej kubatury, nowych budynków. Z dodatkowych zmian, które nastąpiły po pierwszym wyłożeniu, no to w tekście planu do szczegółów uszczegółowiliśmy dopuszczone wysokości na tym terenie. Tak w zasadzie w sposób, który odpowiada realnemu istniejącemu zagospodarowaniu, czyli wyznaczyliśmy strefy zabudowy 35-metrowej, tu gdzie są akademiki, one są tej wysokości. Strefy wysokości 30-metrowych budynków, tu wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej oraz no, istniejących budynków Wydziału Mechanicznego i budynku za Wydziałem Mechanicznym, a resztę terenu z istniejącą zabudową i tych terenów, na których pozwalamy realizować nowe budynki, tu już poniżej skarpy, to jest to strefa wysokości 25 metrów, czyli tak jak było przy pierwszym wyłożeniu dopuszczona wysokość zabudowy. I tak naprawdę tyle zmian. Czy jakieś są pytania? Dzień dobry, ja nazywam się Zasz Michał, jestem teraz z dzielnicy Rury. Jedno pytanie, które chciałbym zadać, to kwestię dojazdu do inwestycji. Bo tak jakby, czy rozpatrywaliśmy, albo przynajmniej zgłaszaliśmy taką prośbę, żeby uwzględnić dojazd również z innej strony niż nie jest wskazana. I ewentualnie, jeżeli, bo zakładam, że, znaczy wiem, że nie zostało to uwzględnione w naszych uwagach, jakby na pewno by nas uspokoiło to, jakbyście Państwo nam przedstawili, dlaczego. Uwaga faktycznie z Rady Dzielnicy wpłynęła o uwzględnieniu obsługi komunikacyjnej tego terenu od ulicy Nadbystrzyckiej, od ulicy Wapiennej, ale również od ulicy Muzycznej, tutaj od tyłu, gdzie jest brama. No, w tym wypadku niestety uwaga nie była uwzględniona.
ponieważ, znaczy częściowo jest uwzględnione, bo od ulicy Nadbystrzyskiej oraz od ulicy Wapiennej te dojazdy jak najbardziej już w pierwszym ułożeniu były wpisane jako podstawowa osoba komunikacyjna do tego terenu. Czyli na całej długości ulicy Nadbystrzyskiej te wszystkie istniejące zjazdy są jak najbardziej już ujęte i od strony Wapiennej ten wjazd też istniejący oraz projektowany do nowo otwierających się terenów parkingów, no to to musi pozostać jako obsługa podstawowa. Wskazywanie jako obsługi podstawowej dla tego terenu dojazdu od ulicy Muzycznej no mija się tak jakby z naszej strony z celem. No, jeżeli sobie wyobrazimy ten ruch, który tutaj ma się pojawić, czyli tych wszystkich studentów i wykładowców, no to lepiej, żeby oni nie wjeżdżali na tyłach zabudowy mieszkaniowej, która tutaj istnieje przy ulicy Muzycznej, ulicami, które są do tego niedostosowane i wjeżdżali jedną prawą na ten teren. Nie jest to wykluczone w tym projekcie, bo my w żaden sposób nie zakazujemy tak wielu usług komunikacyjnej z tej strony. Można tą usługę wykonać, tym bardziej, że ten brama i ten teren tutaj z tej strony jest otwarty, ale nie jest to miejsce na podstawową usługę komunikacyjną tego terenu. Podstawowa usługa powinna się odbywać od strony ulicy Nadbystrzyskiej i od strony ulicy Wapiennej. Może ja jeszcze pokażę to na ortofotomapie, to będzie troszeczkę bardziej czytelny. Ten dojazd od strony ulicy Muzycznej, jeżeli chodzi o plan miejscowy, on nie jest w żaden sposób zamknięty. Bo jak widzimy w planie miejscowym, mamy tutaj pas drogowy, drogi dojazdowej, to jest ta ulica serwisowa wzdłuż ulicy Muzycznej i ten teren drogowy tak naprawdę dochodzi do tego miejsca. Jakaś forma dojazdu istnieje do tego terenu Politechniki od tej strony. Jednakże nie jest to podstawowa usługa komunikacyjna do tego terenu. I taką obsługą, jako podstawową usługę, bo mamy tutaj zabudowę mieszkaniową. Więc na tyłach zabudowy mieszkaniowej jeszcze wprowadzać tą obsługę terenu, tym bardziej, że od strony serwisowej muzycznej powinno to być od strony ulicy Nadbystrzyckiej. Czy jakieś jeszcze pytania? Jeśli można, to odpowiedź na tyle miasta. Odnośnie tej obsługi komunikacyjnej, jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź pani kierownik, no to ta obsługa jest obsługą dodatkową, jest dopuszczona, ale że tak powiem nie może być klasyfikowana jako obsługa podstawowa, czyli tak na dobrą sprawę, jeśli kiedyś Politechnika by chciała, no to można tam po prostu wyjazdem zorganizować, natomiast jeśli mógłbym poprosić o powiększenie, bo faktycznie troszeczkę inaczej względem własnościowym się to przedstawia. Chyba już widzę. Tutaj są własności prywatne w tej chwili jeszcze. Nie jest to wydzielony pas drogowy, nie jest to wykonany pas drogowy, który by się tutaj. No właśnie, bo kilka lat temu ulica Wapienna, prawda? Już trzeba było uruchomić procedurę ZRID, żeby wywłaszczyć, żeby zrobić porządek. I zanim doczekamy też remontu przy przebudowie tej ulicy, to pewnie trochę nam zajmie. Ale tutaj nawet mamy póki co to bałagan własnościowy, tak jak widzę, więc stworzenie też tej obsługi o tym charakterze podstawowym to wydaje się takie wątpliwe, no bo bez procedury ZRID to chyba nie jesteśmy w stanie jakoś tego uporządkować, a przy tym co ostatnio widzę, chyba że Państwo macie jakieś inne informacje, no to prezydent nie chciałby chyba uruchamiania tej procedury w tym obszarze. Ale to przepraszam, to nie wiem, no bo pan przewodniczący, ale Państwo być może wiecie coś więcej. Bo to nie jest dzielnica, przepraszam, którą bezpośrednio reprezentuję, więc nawet nie wiem, czy tam jakaś dokumentacja w tym obszarze była utworzona. No jeśli chodzi o te boczne uliczki, no to troszeczkę to przypomina rozkład ulicy Wapiennej, gdzie no istnieje czasami, że tak powiem, ta konieczność uporządkowania tych stanów własnościowych. Nie wiem, jak jest tutaj. Znaczy projektów tej drogi z tego, co się orientuje, nie ma, ale tu mogę być w błędzie. Tu ostatecznie to zarząd drogi mostów. Zawsze o każdym elemencie wiemy. Tym bardziej, no, w tym momencie jest to poza granicą opracowania planu. Plan przewiduje tu realizację tej drogi, no ale tak czy inaczej jest to tak jakby zupełnie od tyłu dojazd.
jeszcze jak widać zupełnie niewykupione działki, bo to są te żółte kolory, to są działki prywatne. Droga powinna przebiegać w tym miejscu. Ale z tamtej strony, szanowna pani kierownik, to jest istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Tam jest istniejący plan, on wskazuje tutaj przebieg drogi. O tu, jak widać, ten jaśniejszy kolor białaty, tak? To jest przebieg pasa drogowego drogi publicznej KDD. Tylko on jest jeszcze niewydzielony, bo ten fragment tutaj, są w rejkach prywatnych. No to pani kierownik, to znając życie, to albo procedura ZRID, albo decyzja już osób, właściwie wnioski właścicieli tych poszczególnych nieruchomości, no bo to jest wkroczenie już ich w bezpośrednio zawodowe, prawda? Czyli oni, z tego co powiem, to oni mogą wystąpić do miasta, do prezydenta o wykup tych części nieruchomości, bo to już jest zarezerwowany pas drogowy, tylko jest to ich, że tak powiem, dobra wola, to ich decyzja. Czy oni chcą przekazać to miastu, czy podążyć? Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu planu? To jeśli nie ma innych chętnych, to jeszcze tylko popytam. Obszar, o którym tutaj mówimy, jest jasno zaznaczony, natomiast pamiętam, że właśnie ta uchwała z 2020 roku odnosząca się do części ulicy Bawiennej, właśnie tak jak pani kierownik teraz jest łaskawa nam tutaj przybliżyć. Ja rozumiem, że tu jest pewien taki brak, bo nie widzę uwzględnienia tej części ulicy Bawiennej, czy w jednym opracowaniu, czy w drugim. Dobrze to rozumiem? Znaczy nie, no, jeżeli chodzi o ten plan z 2020 roku, który się uchwalił, tak. To nie, tu jest poszerzenie ulicy Bawiennej zarówno od strony południowej, jak i tutaj był taki bardzo wąski pasek poszerzenia przy tej północnej stronie. Ale sama ulica właśnie na tym odcinku, który pani pokazuje, jest objęta czy jednym, czy drugim planem? Nie, ona nie jest objęta ani jednym, znaczy na pewno nie jest objęta tym dzisiejszym. Objęta jest w bardzo wąskim zakresie w tym co się uchwalał w 2020 roku. To ja nie wiem. Nie wiem już, jak to może być. Gdzie ta ciągłość obszarowa? Mam fajny dokument już jeden, jest pewien drugi, no aż się prosi, żeby to zachodziło jedno na drugie, pomimo tego, że mamy już tak dawno decyzję z rynku na dobę. Przecież to gotowe dokumenty były. Tak zostało ustalone, jak napisane. A później powiecie, że te lata miasta uchwały. Znam to. Natomiast muszę jeszcze tu przyznać, że no, ostatnio miałem możliwość jeszcze dodatkowo sobie zerknąć na ten projekt z RID-u w tej części ulicy Bawiennej i faktycznie tam jest bardzo dużo tych miejsc parkingowych na wysokości akademików, jest to dobre w samym projekcie z RID-u. Natomiast z wypowiedzi pani kierownik usłyszałem, że jeszcze te tereny przeznaczone na parkingi zostały i tak poszerzone w obecnym projekcie przy tym drugim położeniu. No tak, bo to było wyznaczone w gramach tego terenu, o którym dzisiaj rozmawiamy, mamy wyznaczony teren pod realizację parkingów. Tak naprawdę na dużej części tego terenu już w obecnej chwili jest parking dla samochodów wykonany. Włączymy sobie automapę. To... Ale co do intencji, jeszcze to będzie poszerzone? Tak, jeszcze będzie poszerzone, powiększone, potencjalnie, tak? Bo to wszystko będzie zależało od inwestycji Politechniki, ale żeby zbilansować te nowe budynki, no gdzieś będą musieli te miejsca parkingowe znaleźć na terenie, więc najprawdopodobniej będzie tutaj ten parking jeszcze powiększony. Dziękuję za wyjaśnienia, jestem satysfakcjonowany.